Szanowni Państwo, Wysoka Rado, mamy do podjęcia bardzo trudną uchwałę. Czas płynie, odchodzą od nas ludzie, którym miasto zawdzięcza sukcesy. Niedawno, Szanowni Państwo, odchodził od nas kolega Eugeniusz Ptak, który przeszedł do samorządu na szczeblu powiatowym. Za chwilę Wysoka Rada będzie głosowała w sprawie odwołania wieloletniej pani skarbnik naszego miasta, pani Renaty Sośnica, która przechodzi na emeryturę. Mamy nadzieję, że pani skarbnik przechodzi na emeryturę, ale nie kończy całkowicie kontaktu z naszym samorządem, z naszym miastem. Myślę, że wiele razy po 18 lipca, bo ta uchwała de facto wejdzie w życie 18 lipca, wiele razy telefon z urzędu będzie dzwonił do pani skarbnik, a telefon pani skarbnik wiele razy będzie dzwonił do naszego urzędu. Pani skarbnik Renata Sośnica jest związana z Urzędem Miejskim w Kaletach od 1 lutego 2003 roku. W tym dniu uchwałą Rady Miejskiej została powołana na stanowisko skarbnika miasta Kalety. Ponad 16 lat pracy na jednym z najbardziej odpowiedzialnych funkcji na szczeblu gminy, 16 opracowanych projektów budżetów, 17 sprawozdań z wykonania budżetu, bardzo duży wkład pracy w budowę lokalnej samorządności. 16 lat pracy to oczywiście o wiele więcej niż, Szanowni Państwo, wielu radnych tutaj obecnych Rady Miejskiej, a jeszcze dłuższy staż tutaj samorządowy ma tylko pan radny Ryszard Sendel, pani Irena Nowak czy pan Kazimierz Złotosz. Dłuższy staż pracy na tym ważnym stanowisku samorządowym na pewno niż moja osoba. W swojej karierze zawodowej pani skarbnik, tak jak powiedziałem, przede wszystkim bardzo dobrze, świetnie radziła sobie z stabilnością finansów miasta w tym niestabilnym otoczeniu prawnym, bo to niestabilne otoczenie prawne to, myślę, przeszkoda w pracy wielu skarbników. Nasza pani skarbnik świetnie sobie z tym radziła. Z wykształcenia jest, tak jak Państwo wiecie, ekonomistą. Nigdy pani skarbnik nie zabrakło zaangażowania, zapału, determinacji w pracy. To też było bardzo ważne podczas piastowania tego stanowiska. Została uhonorowana za umiejętność stosowania skomplikowanych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym w ogólnopolskim rankingu Skarbnik Samorządu 2019 przeprowadzonym przez Gazetę Prawną. Myślę, że ta nagroda to takie uhonorowanie tej pracy w naszym kaletańskim samorządzie. W latach 2011-2012 podczas jej pracy na rzecz miasta Kalety gmina otrzymała nagrody za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych, odbierając tytuł Gmina dbająca o finanse mieszkańców. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, przedkładamy ten projekt uchwały. Bardzo serdecznie za te lata pracy pani skarbnik dziękujemy. Ja oczywiście w sposób szczególny dziękuję za te lata pracy, które mogłem współpracować z panią skarbnik, piastując funkcję burmistrza miasta. Wiele tych sukcesów, które można powiedzieć odnosiliśmy, zawdzięczam właśnie pani skarbnik. Bardzo serdecznie za ten wkład pracy dziękuję i tak jak powiedziałem na wstępie, pani skarbnik, przyjmujemy do wiadomości to, że przychodzi pani na emeryturę, ale nie przyjmujemy do wiadomości tego, że całkowicie pani kończy kontakt z naszym miastem, z naszym samorządem. W dalszym ciągu będziemy liczyli na pani wsparcie przy rozwiązywaniu wielu problemów. Dziękuję bardzo.
Szanowna nasza pani skarbnik, koleżanko, w imieniu własnym i rady pozwolę sobie tutaj zacytować słowa znanego pisarza Wiktora Hugo, że życie człowieka to jest pasmo powitań i pożegnań. Pan burmistrz przedstawił, witaliśmy panią skarbnik w 2003 roku, 1 lutego, żegnamy ją dzisiaj jeszcze tak nieoficjalnie, można powiedzieć, bo kończy tą pracę z dniem 25 lipca, ale mam nadzieję, tak jak pan burmistrz też powiedział, że nie jest to pożegnanie na zawsze, że będzie nas tutaj pani odwiedzać, będziemy wspólnie jeszcze przeżywać jakieś radosne chwile. Dziękujemy za wszystko, za pani cierpliwość do nas, bo niekiedy pukaliśmy kilkakrotnie do tych drzwi, pytaliśmy się, czy będą pieniążki, czy nie będą. No, było odpowiedziane, że może będą. Gdzieś tam z jakichś kieszonek pani skarbnik wyciągała te pieniążki i udało się coś zrealizować dla poszczególnych dzielnic naszego miasta. Dziękujemy właśnie za profesjonalizm, za kreatywność, za tak wspaniałą współpracę, która trwała tutaj 16,5 roku. Życzę w imieniu własnym i rady, że na tej emeryturze, żeby pani skarbnik spełniała swoje życzenia, marzenia, swoje pasje, na które do tej pory nie miała czasu. I teraz pani skarbnik zajmowała się do tej pory budżetem makroekonomicznym, a teraz tym budżetem mikroekonomicznym. Nie będzie już, tylko mąż będzie tutaj instytucją, która będzie kontrolowała. Pozostałe instytucje już odchodzą, jakby można powiedzieć, w niwecz. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, pomyślności i oby pani skarbnik miała dużo czasu, bo ja jestem na emeryturze, a ciągle mi tego czasu brakuje. Pan radny powiatowy, pan Eugeniusz Ptak prosił o głos. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, pani skarbnik. Bardzo mi zależało, żeby być na dzisiejszej sesji. To nie tylko dlatego, że czuję się cały czas związany z Radą Miejską w Kaletach, z naszym samorządem, ale głównym takim powodem, oprócz tego, że dzisiaj jest taka seria sesji uchwał absolutoryjnych, była chęć podziękowania pani za współpracę, bo jak pani pamięta, to już było ponad 8 lat temu, podjęliśmy taką współpracę, ja jako świeży radny, jednocześnie otrzymałem kredyt zaufania, zostałem przewodniczącym rady. No, głos mi się trochę łamie ze wzruszenia, ale powiem tak, no, te 8 lat minęło jak z bicza szczelił. Myślę, że to, że zmieniliśmy trochę też w ciągu tych 8 lat, między innymi na czele z panem burmistrzem, trochę te oblicze Kalet, to jest głównie też pani zasługa, bo bez takiej współpracy owocnej przez te wszystkie lata i poprzednie lata pani pracy tutaj na stanowisku skarbnika nie osiągnęlibyśmy tego, co osiągnęliśmy i w dalszym ciągu ma miejsce. Bardzo, bardzo pani dziękuję za współpracę, za dobre rady, za to, że też potrafiła pani powściągnąć wodze fantazji radnych, pana burmistrza, no bo to też, jakby powiedzieć, też się jakby należało, ale nie zahamowało to rozwoju naszego miasta. Bardzo pani dziękuję za współpracę. Myślę, że do tego również to zdanie radnych z poprzednich kadencji. Bardzo pani dziękuję.
wydaje mi się, że to nie jest o mnie, to co słyszę. Jest mi niemniej jednak bardzo miło, bardzo miło. Nawet ta postawa, tyle osób, to dla mnie jest wielkie docenienie mojej osoby. Jestem osobą skromną. Zawsze jak pracowałam, pracowałam całą sobą. I te 16 lat też starałam się pracować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale powiem tak, że ja wykonywałam, kreatorem były osoby, które podpowiadały mi, co robić. Ja miałam finanse i mogłam je dysponować. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, bo jego kreatywność czasami mnie przerażała, ale widzicie, co się dzieje, że nasze miasto jest piękne. Nie mam takiego polotu, ani takiej fantazji, ani takich pomysłów jak pan burmistrz, ale dzięki temu właśnie musiałam pewne rzeczy przemyśleć i doprowadzić do tego, że jest taka realizacja, jaka jest. Każdy skarbnik musi mieć finanse i nawet jak ktoś to powiedział, w kieszonce też, ponieważ zawsze te pieniążki muszą wystarczyć od stycznia do grudnia, w związku z tym musi być pewna stabilizacja, żeby nie było utraty płynności, ale o tym trzeba myśleć. Moim sukcesem jest fakt, że mieliśmy kontrole wszelakie i 4 razy byliśmy kontrolowani przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nigdy nie byliśmy podani do dyscypliny finansów publicznych. Jest to dla mnie osobiście, znając przepisy i znając możliwości, które rzeczywiście są bardzo zmienne. Jest to dla mnie taki powód do zadowolenia i radości. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że obdarzył mnie zaufaniem i pozwolił sobą pracować i dał mi bardzo dużą taką wolną rękę do kreowania finansami. Zawsze mówił, że ma od tego finansistę, w związku z tym rzucał pomysł, realizacja była, należała do mnie i za to bardzo mu dziękuję, że miał na tyle zaufania. Cieszę się bardzo, że wszystkie uchwały były przez radnych po pewnych może i analizach, czy po pewnych dopytaniach były zawsze pozytywnie przyjmowane. A tak przyziemnie bardzo, to bardzo dziękuję moim dziewczynom. Dzisiaj przed tą sesją przyszłam do nich i je uściskałam, bo to są moje naprawdę bardzo fajne, ukochane dziewczyny, bardzo pracowite. I nie byłoby tego, co jest i mojej postawy, mojej osoby, gdyby nie rzetelna praca moich dziewczyn. I za to wam dziękuję. Przepraszam moich dziewczyn i oczywiście wszystkich pracowników merytorycznych, z którymi pracowała w urzędzie. Dziękuję. Szanowna Rado, przechodzimy do punktu 17 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta. Odwołania. Aha, bo jeszcze. Przepraszam, już się zagalopowałam. W sprawie odwołania skarbnika miasta Kalety. No Wysoka Rado, musimy podjąć tą uchwałę, nie możemy od niej odwrócić, więc proszę Wysoką Radę o głosowanie nad projektem uchwały, jak uchwały o numerze 70/8/2019 rok Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania skarbnika miasta Kalety. Rada Miejska w Kaletach uchwala. Paragraf pierwszy. Na wniosek burmistrza miasta Kalety odwołuje się z dniem 25 lipca 2019 roku panią Renatę Sośnica ze stanowiska skarbnika miasta Kalety w związku z przejściem na emeryturę. Proszę Wysoką Radę o głosowanie projektu uchwały jako uchwały. No właśnie. Głosowało 14 radnych jest za,
przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję bardzo. Następny punkt jest to punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta Kalety. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, podjęcie uchwały jest uzasadnione w związku z powstaniem wakatu na stanowisku skarbnika miasta Kalety w związku z przejściem pani skarbnik Renaty Sośnica na emeryturę. Powołanie skarbnika zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym dokonywane jest na wniosek burmistrza i należy wyłącznie do kompetencji Rady Gminy. Na stanowisko skarbnika Wysoka Rado rekomenduje panią Joannę Gatys. Pani Joanna Gatys spełnia wszystkie wymogi formalne określone w artykule 54 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rekomendowana na to stanowisko pani Joanna Gatys ukończyła studia wyższe na kierunku ekonomia w Urzędzie Miejskim w Kaletach. Pani Joanna pracuje od 2002 roku, w tym od księgowości od 2003 roku. Pani Joanna jest obecna dzisiaj na sali sesyjnej. Bardzo proszę pani Joanna o przedstawienie się, tak? Pani Joanna Gatys, tak jak powiedziałem, jest wieloletnim pracownikiem naszego urzędu. Podczas pracy w urzędzie zdobyła wiedzę, która doskonaliła uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu finansów publicznych oraz nabyła doświadczenie umożliwiające wykonywanie funkcji skarbnika gminy. Dodam jeszcze, że pani Joanna rozlicza również nasze projekty unijne, jest bardzo zaangażowanym pracownikiem. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały i powołanie pani Joanny Gatys na stanowisko skarbnika miasta Kalety. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że po rekomendacji pana burmistrza przystąpimy jako rada do podjęcia uchwały, projektu uchwały jako uchwały o numerze 71/8/2019 rok Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania skarbnika miasta Kalety. Rada Miejska w Kaletach uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się panią Joannę Gatys na skarbnika miasta Kalety z dniem 26 lipca 2019 roku. Proszę Wysoką Radę o głosowanie. Głosowało 14 radnych, 14 radnych jest za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z tego miejsca pozwolę sobie życzyć nowej powołanej z dniem 26 lipca pani skarbnik owocnej pracy, dużej kreatywności, cierpliwości również jeżeli chodzi o nasze osoby, bo jesteśmy też bardzo dociekliwi, wspaniałej atmosfery współpracy właśnie odnośnie finansów, odnośnie budżetu miasta. Wszystkiego najlepszego. Pan burmistrz. Ja myślę, że złożę gratulacje nowej pani skarbnik po formalnym objęciu stanowiska przez panią Annę Gatys. Dziękuję bardzo.